Witajcie dziewczyny. Powinnam zacząć tak. Jest, nareszcie przyjechał. Przyjechał eliksir dla pięknej cery Yoga Attractive. Co to jest? Jest to owoc ślęczenia przeze mnie nad wynikami badań randomizowanych, przeprowadzanych metodą podwójnie ślepej próby kontrolowanych placebo, czyli pisanych ciężkim językiem, ale jedynych wiarygodnych. I dla odważnych z Was na dole postu są linki, jeśli też się chcecie w jakby naukę stojącą za kolagenem powgryzać. No ale jak się zaczęło? Zaczęło się dosyć smutno, bo od pogryzienia mnie dotkliwego przez psa ponad rok temu i chirurg, który szył te moje 5 ran, kazał mi pić kolagen. I nasz dialog wyglądał mniej więcej tak. Panie doktorze, nie ma mowy, ja jestem weganką. Chirurg. Pani Olgo, ma pani w udzie dziurę na pół mojej ręki, więc nie będziemy dyskutować. Ja pani przepisuję kolagen, jeszcze parę innych substancji towarzyszących. Proszę brać, proszę się pojawiać na wizytach kontrolnych. I nie ma dyskusji. Na pocieszenie powiedział pan doktor, zobaczy pani, jaka fajna będzie skóra. No i muszę panu doktorowi przyznać rację, miała być plastyka uda. Nie ma, wszystko się zagoiło genialnie, a skóra rzeczywiście napięta i nawilżona była i jest. No właśnie, ale ja to muszę tak metodycznie i naukowo, więc zaczęłam się przekopywać przez właśnie te wyżej wspomniane badania, żeby zrozumieć, jaki ten kolagen miał być. I tutaj się okazuje, że przede wszystkim powinien on być morski, bo to zapewnia jego wysoką przyswajalność. Musi być wolny od rtęci i innych zanieczyszczeń, czyli z wiadomych źródeł. Powinien być w formie płynnej, powinien być hydrolizowany do tego stopnia, żeby naprawdę się w pełni przyswajał, a nie wydalał. No i powinna być dzienna dawka maksymalna, czyli taka, jaką ja chciałam, to powinno być 5000 jednostek. Więcej nie przyswoimy, ale mniej nie bardzo ma sens. No i jak zaczęłam szukać na rynku, to okazało się, że tych najlepszych kolagenów jest całe mnóstwo, ale tak naprawdę ja mam też całe mnóstwo wątpliwości, bo ten, który mi pomógł po operacji, był w takich malutkich, ale grubych plastikowych buteleczkach. Przez 2 miesiące wyprodukowałam górę plastiku. Poza tym bardzo często czystość źródła pozostawiały wiele do życzenia, pastylki były pełne soli przeciwzbrylających, i dawki przede wszystkim, dawki często mimo reklam były śmieszne. Dlatego też miałam to wielkie szczęście, że mogłam zaprojektować i zlecić produkcję swojego własnego kolagenu i więcej niż kolagenu. Ja chciałam mieć taki suplement, który byłby kompletny, który będę piła ja, mój mąż, moja mama już właśnie czeka na nią, zapakowany ze złotą wstążeczką, nic jej nie mówcie. Tak to zresztą wygląda, pokażę Wam 500 ml, tak wygląda ta moja duma. Także miałam okazję zwiedzić fabrykę w Słowenii, prowadzoną przez ludzi, którzy kochają ekologię, kochają naturę. Znam ich, znam biotechnologię, obejrzałam wszystkie certyfikaty i proces produkcji i wspólnie stworzyliśmy coś, co nie tylko zawiera tę bardzo wysoką dawkę kolagenu, ale także zawiera wszystko, co wspomaga jego przyswajanie, czyli zestaw witamin C, E, B6, ale także, co jest niezwykle ważne, to zawiera tak zwane prekursory kolagenu, czyli takie cegiełki, które pozwalają naszemu organizmowi wytwarzać nasz własny. I jeśli tych cegiełek on nie ma, czy ma za mało, to ta produkcja jest wstrzymana, uniemożliwiona. I tym tą najważniejszą cegiełką jest przeciwzapalna siarka MSM. I tego nie miał żaden z proponowanych na rynku produktów. Nasz ją ma w odpowiedniej dawce, ma też cynk i ma biotynę. Dlatego ja się będę skupiała zawsze na tym, co najważniejsze, czyli na ćwiczeniach
i masażach twarzy, na ujędrnianiu naszych mięśni, na terapię napięć twarzy, na tym, żeby nasze twarze były piękne poprzez ćwiczenia. I o tym też będą głównie moje przyszłe posty. Natomiast będę też powolutku w różnych moich komunikacjach z Wami powolutku rozszyfrowywała kolagen. A ja Wam dzisiaj dziękuję, żegnam się i idę sobie zrobić smoothie z moim kolagenem Yoga Attractive. Do zobaczenia!